Witam z tej strony Iwa. Chciałabym Wam pokazać, jak wygląda szczecie leśna w tej początkowej fazie wzrostu. Mamy tutaj, jest tutaj taki gaj, jest tutaj jezioro, więc jest tu chłodniej, tak? I ona ma ten wzrost mniejszy i nie rośnie tak szybko, jak na przykład gdzieś w lesie, gdzie jest słoneczko. Jest po prostu chłodniej. Jak wyglądają liście i dlaczego chcę Wam pokazać, jak ona wygląda teraz i jaka jest różnica między tym, jak ona wygląda na jesieni. Bo łatwiej jest Wam ją zlokalizować po wyglądzie z jesieni, ale to jest bardzo duża różnica, a wykopujemy ją na wiosnę. Czyli w zasadzie teraz będzie Wam łatwiej ją przyrównać. Dwa liście, które są naprzeciwko siebie. One zawsze są połączone, widzicie? Tam jest kielich z wodą, zbiera się tam woda, tam się utopią jakieś robaki i tak dalej. Spodnia część, delikatne kolce, bardzo delikatne kolce. Zwróćcie uwagę, jak wyglądają liście, tak? Czyli takie ząbkowane. I po przekątnej te liście rosną. Jeden tak, drugi tak, znowu po przekątnej. I tak wygląda młoda roślina, którą trzeba wykopać, żeby walczyć z boleriozą albo żeby podnieść sobie swój system odpornościowy. Ale dlaczego chcę Wam pokazać? Dlatego, że tu jest dobry przykład, tu jest bardziej słonecznie. I tu już są większe osobniki. Ona generalnie dorasta praktycznie do 2 metrów. A tutaj już mamy widoczną różnicę, tak? Łodyga rośnie do góry, coraz większe odstępy, bardzo duże liście, one będą jeszcze większe, później piękny kwiatostan, który zakwitnie na fioletowo albo na biało. Zwróćcie uwagę, że już w tej chwili, jaka jest różnica, te kolce wyraźniejsze, liście, one zaczną obsychać, ale to jest świetny przykład właśnie, jak bardzo można się pomylić i wziąć dorosły osobnik, dorosłą roślinę szczeci leśnej za jakąś inną roślinę, bo ta różnica jest ogromna. A jak chcemy sobie nazbierać właśnie szczeci na wiosnę, no to trzeba zwracać na to uwagę. I jak tu widzicie, tu są też takie młode i one są takie rozłożone. I to jest fajny przykład właśnie. Zupełnie inaczej wyglądają te liście. Widzicie, zwróciliście na to uwagę, jak jest jeszcze młodziutka, jaka jest różnica ogromna. Oczywiście tu rosną te liście poprzekotne i właśnie po tym możemy się zorientować, że to jest ta roślina. Ale wygląda w dorosłej postaci zupełnie inaczej. Ja jeszcze nakręcę Wam na jesieni film, jak ona będzie w pełnym rozkwicie, jak wygląda. Ale jest, jeżeli chodzi o szczyt, jest fenomenalna na boleriozę, pomaga. I właśnie na system odpornościowy. To by było na tyle, krótki film informacyjny. Pozdrawiam Was serdecznie. I bardzo Was proszę, żebyście udostępniali te filmy, zostawiali komentarze pod tymi filmami, dlatego że to pomaga rozwijać kanał. A jak jest mało osób, które oglądają filmy, no i potem motywacja jest słaba. Do usłyszenia, do zobaczenia, hej!